czym wiąże się bycie sędzią? To na pewno konieczność ciągłego rozwoju i ciągłej nauki przepisów oraz mechaniki sędziowskiej. To także nieustanna wymiana doświadczeń z sędziami z Polski i ze świata, dziesiątki szkoleń i wiele godzin spędzonych na oglądaniu materiałów szkoleniowych. Kolego to kopie? O, panie trenerze, no dokąd? Sędziowaniem nieodłącznie związane jest podróżowanie. To setki, tysiące kilometrów w podróżach nie tylko po Polsce, ale i po Europie. Sędziowie PSSFA obsługują także mecze międzynarodowe w European League of Football, w rozgrywkach IFAF i innych ligach międzynarodowych. Co tam macie z pierwszej połowy? Idzie ładnie, idzie sprawnie. Ten progres macie, ale to już gadałem z tym, nie? No to tam powiem ci mocno ten, bo tak ja co prawda kątem oka tylko widziałem, ale... Zresetował tak jak się. No, pozostawili, ale zawodnik stał i za chwilę dostał kolejne pięcie, więc to trudno to nazwać zdecydowaniem, jak on właściwie... Trener mnie pytał, ja mu powiedziałem, że troszkę to wyglądało tak, jak ty byś już podjął decyzję o progresie, gdybyś być może, tak też z mojej perspektywy to wyglądało, że gdybyś poczekał sekundę z tą decyzją, być może inaczej byś miał, co innego byś się stwierdził, że się wyrwał. Aczkolwiek był cofnięty, prawda, czy był kontrolowany i cofnięty tylko. Sędziowanie to jednak przede wszystkim praca na boisku. To przeżywanie emocji związanych z każdym meczem, to wzięcie odpowiedzialności za podejmowanie najważniejszych decyzji. Sędziowie na boisku są po to, żeby każdy mecz przebiegał sprawiedliwie i żeby wygrała ta drużyna, która zaprezentuje najlepszy poziom sportowy. Ale idealnie parkiem no, park nie, parkiem park, prawda? Tak, ale głowę trochę nic. Wiem, że na przykład mam Huberta, to jak jest akcja na stronę Huberta, całkowicie nie muszę patrzeć, mogę się zmieniać, z tym zostanie z tyłu, w tym wypadku razem z Marcinem, więc... Trzymajmy się tego, no nie dajmy się złapać, że patrzymy na piłkę. Dajemy, panowie, nie ma piłki, dajemy. Dobra. Trenerze, nie, to na sideline. Albo na sideline, albo na nie. Zapraszamy na szkolenie dla kandydatów na sędziów, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Sędziów Futbolu Amerykańskiego. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem.